Cześć, witajcie z tej strony Grid 79. Dzisiaj zapolujemy na kolejny statek, który moim zdaniem nie dość, że lata, mógłby spokojnie równie dobrze robić zaczołg na planetach. W sumie nie głupim pomysłem by było, żeby dewsi coś takiego ogarnęli. Taki multipurpose statek. I strażników multitulek, który no nie leży mi za bardzo, ale wiem, że no są osoby, które wolą broń krótką od broni długiej, więc poszukamy też pistoletu Sentineli Eski. No i będę musiał pogadać ze strażnikami miejskimi, bo widzę, założyli mi tu jakąś blokadę na statek. No ja wiem, że nie parkuje się wszędzie, no ale kurczę, zblokowanie mnie portalem to już chyba przegięcie. No ale dobra, lećmy z tym koksem. Oczywiście pamiętajcie o wyłączeniu multiplayera i wszystko będzie się odbywać w galaktyce Euklidesa. Bardzo ciekawe miejsce na portal. Rozejrzyjmy się, czy są jakieś bojki komunikacyjne, czy na czuja trzeba będzie lecieć. Sobie pulpit, żeby było widać koordynaty, bo coś czuję, że będziemy zasuwać na czuja. Musimy dostać się na koordynaty plus 10, 41, minus 63, 10. Czyli pierwsze koordynaty rosną, drugie maleją, czyli to będzie najprawdopodobniej któraś z tych bojek komunikacyjnych, które są przed nami. Jednak okazało się, że to była ta druga, ale skoro mam odrobinę czasu, to nawiążę do poprzedniego filmu, gdzie lecimy po karabinek strażników i po myśliwiec strażników do drugiej galaktyki, do galaktyki Einstein. Nie wiem, czy jest on zbugowany, czy zgliczowany i są spore problemy z odebraniem go. Kilka osób mi o tym pisało. Ale wiem też, że udało się go odebrać. Po przeładowaniu save'a jeden właśnie z widzów ogarnął temat. Także mogę tutaj wam potwierdzić, że statek jest do odebrania. Jest problematyczny, ale jest do odebrania. Nie będę tutaj z imienia wymieniał, ale serdecznie dziękuję za info.
oczywiście, jeżeli coś by na jakimś filmie nie grało, nie szło czegoś zrobić, to bym był wdzięczny za wszelkie informacje. No, sprawdzę to, zweryfikuję, w razie czego zdejmę film, żeby nie marnować waszego czasu. No bo, jak wiecie, pojawiła się grupka troli, którzy dobrze się bawią, gliczując statki, przez co nie idzie ich odebrać. Bardzo dużo właśnie koordynatów z Reddita jest przez to nieaktywnych, nieaktualnych. Gdzieś tu powinien być. Dziesięć, czterdzieści jeden, sześćdziesiąt trzy, dziesięć. Tam widziałem jakąś bazę na zboczu góry, ale ona była za tymi koordynatami. Nie w tą stronę. Na bojkę komunikacyjną należy się kierować. Jest trochę schowany pośród gór. Nawet go ktoś nazwał, jak to. No popatrzcie na to. Przecież to wygląda, jakby to spokojnie mogło jeździć po ziemi i robić rozpierduszkę. Dobrze, obejrzyjmy go sobie, jak wygląda. Zobaczmy, jak to wygląda w powietrzu. Nie wiem, trochę przypomina mi jakiś ciężki myśliwiec. Może być bombowiec nurkujący, dajmy na to. No ale z pewnością jest to jeden z niewielu statków, który by się sprawdzał tak samo w powietrzu, jak i na ziemi. Wyobrażacie sobie, jakby można było pierdyknąć z tych dwóch działek, które posiada? No dobra. Statek mamy za sobą, ogarnijmy teraz multinarzędzie. No dobrze, teraz lecimy sobie po multinarzędzie. Oczywiście też galaktyka Euklidesa. Multiplayer wciąż wyłączony. Znaleźć nasze narzędzie, musimy się udać na koordynaty minus 12,70
łamane na plus 26,98. Najprawdopodobniej to będzie to, ale jeszcze się upewnimy. Dokładnie, baza będzie się nazywać Sentinel Class S-Ship plus Multitool. Teraz spróbujemy wylądować tutaj i to ogarnąć. Dziesiąt, 26,98. No i mamy nasz opus. Prawda, ta pierwsza baza wskazuje przybliżone tylko miejsce obozowiska, ale jest to już za blisko od niej, żeby dostać się do właściwej. Otwórzmy sobie interfejs. Dobra, mamy 13, 9, 10. Oczywiście, tak jak w innych przypadkach, jeżeli ktoś chce, może sobie poszukać też statku. Nam chodzi konkretnie o multinarzędzie i nim się zajmijmy. Mamy pistolet multistrażników. Mamy pistolet strażników, klasa S. Nie będę go odbierał, bo już mam karabinek i przy nim chciałbym zostać. Ale jeżeli ktoś się lubuje bardziej w broni krótkiej, proszę bardzo. No i co, z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie problemów jak przy poprzednim filmie ze statkiem. I życzę miłego oglądania. No i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć, na razie.